Pokémon Infinite Fusion to fangame, którego historia dzieje się w regionie Kanto, ale ze zmienioną historią i w którym oczywiście możemy fuzjować Pokémony, co pozwala nam stworzyć ponad 220 tysięcy unikalnych kombinacji. Dodatkowo są tu takie rzeczy jak mega ewolucje, questy poboczne, mini-eventy i wiele, wiele więcej, ale nie ma co o wszystkim mówić. Możecie jeszcze zostawić łapkę w górę i suba, bo większość z was tego nie robi, no i zapraszam do oglądania. Klasycznie gra zaczyna się w Pallet Town, a gdy chcę z niego wyjść, to przychodzi profesor Oak, który prowadzi mnie do laboratorium, w którym czekają na mnie startery z Kanto i postanowiłem, że wybiorę Charmandera, bo jego finalna ewolucja może mieć najciekawsze fuzje. Po tym przyszła pora, żeby rywal wybrał swojego, ale on stwierdził, że jeden to za mało, więc wziął i Bulbazaura i Squirtla, których od razu sfuzjował w Squirtzaura, z którym musiałem zawalczyć. Ale jako, że jest to pierwsza walka, no to po prostu spamowałem Scratchaż, w końcu udało mi się wygrać. Następnie, jak zawsze, udałem się do Viridian City po paczkę dla profesora, ale oprócz niej wręczył mi jeszcze DNA Splicers, czyli przedmiot, który umożliwia właśnie fuzjowanie. Jak tylko je dostałem, od razu wróciłem z dostawą do Oaka, żeby dał mi Pokebole, z którymi pobiegłem szukać jakiegoś fajnego Pokemona do połączenia z moim starterem i stwierdziłem, że Nidoran może być całkiem ciekawy, więc użyłem te DNA Splicersy, tworząc ognisto trującego czarana, który na razie wygląda całkiem okej. Oprócz łączenia typów, to po sfuzjowaniu możemy jeszcze wybrać jedną z abilitek i naturek tych dwóch Pokémonów oraz połączyć ich ataki, więc wszystko to zrobiłem, po czym poszedłem do Pewter City, ale nie chciałem iść na gym z jednym Pokémonem i to jeszcze z tak tragicznym połączeniem typów, patrząc na lidera, więc poszukałem jeszcze czegoś. Okazało się, że droga trzecia jest tutaj otwarta, to udałem się tam i złapałem Hoothoota, po czym wróciłem do lasu Viridian, gdzie złapałem Pichu i moje dwa nowo nabyte Pokémony połączyłem, tworząc słodką elektryczno-latającą sowę Pichuta. Teraz w sumie dalej miałem teoretycznie tragiczny team na Brocka, ale spróbowałem z nim zawalczyć i w ogóle to fajna mechanika jest w tej grze, zmuszająca cię do walki taką samą ilością Pokémonów, jaką ma lider. Zacząłem Pichutem na fuzję Geoduda z Pidgeym, przez co miał on typ latający, dzięki czemu mogłem go uderzyć Thundershockiem i właśnie tymi dwoma atakami udało mi się go pokonać. A druga była fuzja Diglett'a z Onyxem, na którym moja sowa niestety przez zmisowanie Hypnosisa nic nie zrobiła i padła, więc wystawiłem Charana, który wygrał z przeciwnikiem dwoma double kickami, bo z jakiegoś powodu nie użył 4 razy super efektywnego diga, którego miał w swoim movesecie. Po walce, oprócz DM-a i odznaki, dostałem również Premium Wonder Trade Ticket, czyli bilet pozwalający wymienić mi jakiegokolwiek Pokemona na losową fuzję, więc moja dusza hazardzisty od razu zmusiła mnie do przetestowania tej funkcji, to złapałem cokolwiek tak naprawdę i wymieniłem to na trująco normalną Ekursę, czyli takie se połączenie te Diursy z Ekansem. Następnie obok Mount Moon kupiłem Magikarpa, a przed wejściem spotkałem siostrę Joy, która opiekowała się rannym Geodudem, ponieważ w środku są jacyś bandyci atakujący trenerów, więc od razu wszedłem tam, żeby ich powstrzymać, ale najpierw złapałem Sandshrew, którego połączyłem z Magikarpem i wyszedł taki śmieszny ziomek wodnoziemny Magishrew. Idąc w głąb jaskini, okazało się, że tymi bandytami oczywiście jest Team Rocket, których nakryłem na próbie sfuzjowania aż 3 Pokémonów, co może być zagrożeniem dla ich życia, więc od razu chciałem z nimi zawalczyć, ale zmusili jakiegoś losowego badacza z kamielin, żeby mnie zatrzymał, co nie do końca mu wyszło, bo jego jedynym Pokémonem była fuzja Koffinga z Grimerem. W międzyczasie jak walczyłem, to Team Rocket spróbował dokonać tej fuzji, co im w sumie też nie wyszło, bo na szczęście maszyna przeznaczona do tego się przegrzała, to szybko stąd uciekli. Chwilę po tym Charan ewoluował znowu w Charana, ale trochę silniejszego, po czym poszedłem do Cerulean City, gdzie od razu zawalczyłem z rywalem, z którym walka nie była zbyt ciekawa, ale miał w miarę ładnego Nidotto, to go pokażę, a po moim zwycięstwie Charan znowu ewoluował, tylko tym razem w Charino. Chwilę później Pichut ewoluował w Pikachuta, ponieważ powinien teraz Pichu ewoluować, więc za bardzo się on nie różni, tylko kolorystyka inna i ogon ma trochę dłuższy, a po tym złapałem Bellsprouta i Abrę, których od razu sfuzjowałem, tworząc trawiasto-psychicznego Bellera.
Następnie Belra od razu ewoluował w Belbra, który całkiem komicznie wygląda ze względu na łyżkę, której nawet nie może złapać, bo zamiast dłoni ma liście. A po tym doszedłem do domu Billa, gdzie zobaczyłem, jak fuzjuje się z Raidonem. Wytłumaczył mi, że pracuje nad fuzjowaniem ludzi z Pokemonami i jest to trochę niepokojące szczerze, wolałbym walczyć z nim, a nie z Teamem Rocket, ale moja postać stwierdziła, że nic dziwnego się tu nie dzieje, więc pomogłem mu wrócić do normalności, za co dostałem bilet na statek. Teraz wróciłem do miasta, żeby zawalczyć z Misty. Zacząłem Pikachutem na fuzję Jigglypuffa z Goldeen, którą uśpiłem Hypnozisem i pokonałem 3 Thundershockami, a druga była trawiasto-wodna fuzja Odisha ze Staryu, którą przed padnięciem trochę obiłem, a walkę zakończyłem 3 Confusion Belbry. Po odznace dostałem bilet na Trade'a, z którego niestety wylosowała się fuzja Metapoda z Noctowlem, a jako że już mam fuzję z Hoothootem, no to postanowiłem go wypuścić. Następnie od razu przeszedłem do Vermilion City, bo nic ciekawego po drodze nie było, gdzie wszedłem na statek, na którym ewoluowałem Pikachuta w Pikaowla, Belbra w takie coś, w sensie Whipinbra oraz Magishru w Gyarashru. Po ewolucjach chciałem pójść do kapitana statku, ale drzwi okazały się zamknięte, więc musiałem znaleźć klucz, który był na rufie statku, chyba tak to się nazywa, nie wiem, w internecie sprawdziłem. A po tym oczywiście zawalczyłem z rywalem. Zacząłem Ekursą na fuzję Nidorino i Pidgeotto, którą sparaliżowałem Glairem i bardzo mocno obiłem milionem bajtów, ale przez Potiona mój Pokémon padł, więc dobiłem go Thundershockiem Pikaowla. Druga była fuzja Staryu z Kadabrą, która padła na 2 Thundershocki. Trzecie, połączenie 2 starterów w drugich formach, którego Whipinbra pokonał 2 Psybeamami. A ostatnia została fuzja Mankeya z Raticate'em, która padła na 2 Double Kiki Charino. Po walce w końcu mogłem odebrać katod kapitana, dzięki któremu dostałem się do gymu, ale jeszcze przed liderem Ekursa ewoluował w Arursę i teraz poszedłem na Surge'a. Zacząłem Whipinbrom na Voltbiego, czyli fuzję Voltorba z Kinglerem, którą pokonałem 3 Psybeamami. Drugie było połączenie Pikachu i Diglett'a, które przez paraliż i obniżanie celności uderzyłem tylko raz przed padnięciem, ale nie miało to znaczenia, bo lider użył Potiona, więc Charino zone-shotował go Firefangiem. No i ostatnia została fuzja Raichu z Electabuzzem, którą trochę obiłem Extra Sensory, a walkę zakończyłem 2 Firefangami startera. Po walce tym razem dostałem 2 tikety, z których udało mi się wylosować Sableuni, czyli bardzo ładną fuzję Sableye'a z Cottonee i w dodatku silną przez Dark Fairy Typing, oraz wymieniłem Arursę, bo była lekko obrzydliwa, za Lamusa, a przynajmniej tak się nazywał, tak naprawdę był to Parapi, czyli fajna robaczoziemna fuzja Parasecta i Fanpiego. Następnie Gyarashru ewoluował w ciekawego Gyaraslasha, po czym udałem się do Rock Tunnel, gdzie znalazłem losowo leżące jajo, które wziąłem, przez co jego rodzic lekko się zdenerwował i mnie zaatakował, a był nim Noivern na 35 poziomie, więc żeby dziecko nie było samotne, to go też złapałem. Potem znalazłem jeszcze jakieś dziwne przejście prowadzące do dziadka, który tak o po prostu dał mi Honedge'a, którego na pewno wykorzystam, a po tym doszedłem do Celadon City. Tutaj od razu poszedłem po Eevee, ale gdy już go chciałem wziąć, to jakaś babka się do mnie spruła, że to jej Pokémon, ale mało spędza z nim czasu, ponieważ jest zapracowana, więc poprosiła mnie o wyjście z nim na spacer, na co się zgodziłem. W trakcie chodzenia Lamus ewoluował w większego Lamusa i tak po jakichś 20 minutach wróciłem do właścicielki, która zauważyła, że Eevee bardzo mnie polubił, to stwierdziła, że jednak pozwoli mi go zabrać, bo i tak nie ma czasu się nim zajmować. Z nowym nabytkiem od razu kupiłem Waterstone'a, za pomocą którego ewoluowałem go w Vaporeona, po czym połączyłem z Noivernem, tworząc pięknego wodnego smoka Vaporverna i z nim chciałem pójść na liderkę, ale niestety drzwi do sali były zamknięte. Przeszukałem dosłownie całe miasto i nie miałem pojęcia, gdzie teraz iść, ale chociaż przypomniałem sobie, że przecież mogę Thunderstone'em ewoluować Pikaowla w Rayola i Leafstone'em Whipinbra w Victreebra, po czym postanowiłem wrócić do Pokémon Tower w Lavender Town.
No i tutaj klasycznie szybko zniszczyłem rywala i oczywiście, że pierwszy raz w życiu jak pominąłem ten moment, to okazało się, że musiałem tutaj przyjść, ponieważ po walce usłyszeliśmy krzyk ludzi z Teamu Rocket, którzy próbowali zmusić pana Fuji'ego do wyjawienia, jak stworzyć Master Balla, bo wiedzą, że współpracował przy tworzeniu go, a gdy krzyki nie zadziałały, poszli z nim na górę, gdzie my niestety nie możemy pójść przez duchy, które tam są, więc teraz mam wrócić do Celadon City. Gdy to zrobiłem, rywal już tu był i walczył z Teamem Rocket, którzy uciekli do kanałów, więc on poszedł szukać ich siedziby w mieście, a do mnie nagle przyszła Erika, ponieważ usłyszała odgłosy walki, więc wszystko jej opowiedziałem, po czym stwierdziła, że musimy wejść za nimi, bo może właśnie tam jest ich baza. W środku, po paru walkach doszliśmy do momentu, w którym musieliśmy się rozdzielić, a spotkałem ją ponownie dopiero w momencie przegrania walki z szefem Teamu Rocket Giovannim, z którym teraz ja musiałem zawalczyć. Zacząłem Lamusem na fuzję Arboka z Onyxem, którą pokonałem 4 magnitudami. Drugi był Rairaz, czyli fuzja Rajorna i Laprasa, która padła na 2 Leaf Tornada Victreebra. A ostatnie zostało połączenie Hauntera i Kangaskana, które obiłem do 0 HP Vaporwernem, ale przez konfuzję mój Pokémon niestety przegrał, więc dobiłem go Thunderboltem Rayola. Po walce wziąłem ze stołu Silvscope, które Giovanni zapomniał zabrać i teraz zamiast jak normalny człowiek pójść ratować starszego pana, to poszedłem do gymu, gdzie jeszcze przed Eriką przypomniałem sobie, że mam Moonstone, więc ewoluowałem Charino w Charkinga, który teraz ma typ ognisto-ziemny, po czym zawalczyłem z nią. Zacząłem Charkingiem na fuzję Exeggutora z Dodio, którą pokonałem 3 Flame Burstami. Druga była fuzja Tangeli z Primeape'em, od której niestety mój Pokémon był wolniejszy, więc padł nic nie robiąc, to Victreebra zone-shotował go Psybeamem. A ostatnie zostało połączenie Vileplume z Victreebelem, które mój Pokémon bardzo mocno obił, ale niestety został zone-shotowany krytycznym Solarbeamem, więc robotę musiał dokończyć Rayol 2 Extra Sensory. Po odznace oczywiście trzeba było zrobić wymiany, z których dropnął przepiękny psychiczno walczący Kirziken, czyli fuzja Kirli i Blaziken'a, ale nie byłem pewny, czy go zostawię, bo miałem już psychicznego Pokemona, wszystko zależało od jego ewolucji, a drugim Pokemonem był... albo jednak nieważne. Następnie w jednym z domków w Lavender Town dostałem Sunstone, więc idealnie się składa, bo mogłem go użyć na Sableuni, żeby ewoluował w Sableye, po czym poszedłem do Pokémon Tower, gdzie Kirziken ewoluował w Gardeziken, który ma niezły swag, więc jednak zostanie w teamie, a na samej górze okazało się, że pan Fuji w sumie to już nie potrzebuje ratunku, bo Team Rocket już dawno tu nie było i zabrali mu te plany Master Balla. Unlucky, może jednak mogłem przyjść tu szybciej. Potem poszedłem do Fuchsia City, po drodze łapiąc Snorlaxa, bo wpadłem na pomysł sfuzjowania go z Gastlym, ale był taki o. I ewoluując Charkinga w znowu Charkinga, który ma sprite praktycznie jak Mega Charizard, po czym w końcu doszedłem do miasta, gdzie od razu zawalczyłem z Kogom. Tak w skrócie, no to 3 moje Pokémony znały psychiczne ataki, to do najcięższych ta walka nie należała, ale po niej przyszła pora na najciekawszą rzecz w tej grze, czyli wymiany, z których akurat nie siadło za bardzo, bo pierwsza się trafiła znowu jakaś fuzja z Hoothootem, to od razu ją wymieniłem na fajną fuzję Bruxisha z Wooperem, ale jest ona wodno-ziemna, a obydwa te typy już posiadam w swojej drużynie. Następnie poleciałem do Silvco w Saffron City, gdzie na początku musiałem uratować wszystkich pracowników budynku, za co dostałem Laprasa, i gdy już chciałem iść na Giovanniego, to nagle pojawił się mój rywal, który stwierdził, że genialnym pomysłem będzie zawalczenie teraz. Zacząłem Gardezikenem na Nidogiota, którego pokonałem 2 Psychikami. Drugi był po prostu Tauros, którego coś tam obiłem do połowy HP losowymi atakami Charkinga i chciałem go dobić Gardezikenem, ale okazał się wolniejszy, więc jednak on też padł. Na szczęście Vaporwern wykończył go jednym Dragon Pulsem. Kolejna była fuzja Elektabaza z Gyaradosem, na którą wystawiłem Sableye, który jednak okazał się nie najlepszym wyborem, bo padł praktycznie nic nie robiąc, więc znowu musiał wejść Vaporwern, który paroma Dragon Pulsami dokończył dzieło. Przedostatni był Starbra, którego Rayol pokonał 2 Thunderboltami, przeżywając na 1 HP. A ostatni został Warzone, którego 3 Psybeamami zniszczył Victreebra.
Teraz weszliśmy razem do Giovanniego i usłyszeliśmy, jak rozmawia ze szefem Silvko, który zrobił mu już 3 Master Bole, że to za mało i ma się pośpieszyć, bo inaczej nie skończy dobrze, po czym nas zauważył i zawalczyliśmy w podwójnej walce, która wyglądała tak, że spamowałem surf Vapor Vernem i w sumie tyle. Po naszym zwycięstwie Team Rocket się ewakuował z tym, co już zdobyli, a szef Silvko w nagrodę chciał mi dać jednego ze starterów z Johto, więc wziąłem Chikoritę, bo planowałem wymienić swojego trawiastego Pokemona, a oprócz tego pozwolił mi jeszcze wziąć sobie Master Balla. Następnie połączyłem moje 2 nowe Pokemony, czyli Laprasa i Chikoritę, tworząc trawiasto lodowego Chikorasa, który sekundę później ewoluował w Byrasa, a potem poszedłem na 6. już liderkę Sabrinę. Walka wyglądała tak, że zacząłem Vapor Vernem, który przed padnięciem bardzo mocno obił przeciwnego Pokemona, po czym wystawiłem Sable Kota, który sam zniszczył dosłownie całą drużynę Sabriny. Po walce dostałem aż 3 tikety, z których wylosowała się ciekawa fuzja Hopipa z Mantainem, ładne połączenie Voltorba z Sunflorą oraz takie sobie połączenie Poliwaga z Pidgeym, po czym udałem się na misję łapania wielu Pokemonów i fuzjowania ich ze sobą, żeby stworzyć aż 20 różnych fuzji, w trakcie czego Byras ewoluował w Megarasa, a to wszystko po to, żeby zdobyć Expola i żeby łatwiej się expiło. Następnie popłynąłem na Cinnabar Island, gdzie losowo stał sobie Absol, więc go oczywiście złapałem, a potem poszedłem zawalczyć z liderem. Zacząłem Charkingiem na fuzję Gluma z Rapidashem, którą pokonałem Earth Powerem i Heatwave'em. Druga była fuzja Magmara z Raidonem, która przez Berry padła na 2 surfy Vapor Verna. Przedostatni był Chardactyl, czyli Charizard z Aerodactylem, który też padł na 2 surfy, a ostatnie zostało połączenie Ninetailsa z Arcaninem, którego do połowy HP obił Sable Cut, po czym przeciwnik użył Howl, zmieniając mi na Vapor Verna, który wygrał jednym surfem. Zdobyta odznaka równa się losowaniem Pokemonów, a z niego jedyne ciekawe, co wypadło, to fuzja Charmandera ze Swinubem, po czym od razu poleciałem do Viridian City, gdzie przed gymem stał ziomek informujący, że lider dalej nie wrócił i nawet nikt nie ma pojęcia, kim i gdzie jest, więc trochę nie miałem pojęcia, co zrobić. Po chwili szukania zauważyłem, że pod Cinnabar Island jest jakaś droga, więc od razu tam poleciałem i zobaczyłem, jak Team Rocket kradnie statek i płynie na Mount Ember, prawdopodobnie w celu złapania Moltresa, więc musiałem za nimi popłynąć i oczywiście spróbować ich powstrzymać. Bez większych problemów wszedłem na sam szczyt góry, gdzie z oddali widziałem, jak Giovanni złapał ostatniego już z 3 ptaków Kanto, po czym wszystkie sfuzjował, tworząc legendarne Zapmol Kuno, z którym przyszło mi zawalczyć. Walka ta działała w taki sposób, jakbym był w potrójnej walce, kiedy ja używam jednego Pokemona, jakby wiecie, o co chodzi, nie? Po prostu przeciwnik używa 3 ataki, ja 1 i muszę pokonać całą trójkę, proste. Zacząłem Rayolem, który Thunderboltem obił głowę Articuno do połowy HP i padł, a drugiego wystawiłem Charkinga, który dobił Articuno Heatwave'em, a nawet nie stracił HP w tej turze, bo przeciwnicy użyli Safeguard i Light Screen. W kolejnych 2 turach, jeszcze przed padnięciem, trochę ich obił 2 tymi samymi atakami, a potem wystawiłem Vapor Verna, któremu spamując surf udało się ich powstrzymać. Po walce Zapmol Kuno się rozłączyło, przez co Giovanni powiedział do teamu, że musi wszystko przemyśleć, co dalej robić i żeby nikt za nim nie szedł, po czym uciekł razem z całą resztą grantów, a ja miałem okazję złapać Moltresa, więc oczywiście z niej skorzystałem. Następnie wróciłem na główną wyspę, gdzie z ciekawości połączyłem mojego nowego Pokemona z Absolem, tworząc Dark Flying Aptresa i jak na mroczny typ to wygląda zajebiście, ale nie będę go używał, bo jak każdy wie, nie przepadam za bardzo za graniem legendami, po czym wróciłem do Viridian City, gdzie gym już był otwarty, którego liderem okazji był, nie zgadniecie, Giovanni. Nikt go nie pytał, ale powiedział mi, że planował tutaj, jak odbudować Team Rocket, i zawalczyliśmy.
Zacząłem gardę z Ikenem na fuzję Rhyperiora z Laprasem, którą zone-shotowałem High Jump Kickiem. Druga była fuzja Gliscora z Tyranitarem, którą pokonał paroma surfami Vaporwern. Trzecia Golem z Machampem, na którą wrócił gardę z Iken i zone-shotował go Psychikiem. Przedostatnie połączenie Rhydona ze Snorlaxem, którego mój Pokémon dwa razy z rzędu nie trafił High Jump Kickiem, przez co sam siebie pokonał, więc wystawiłem Sableye, który obił go do 0 HP Fake Out oraz Giga Drainami i też padł. Teraz wystawiłem Charkinga, chcąc go dobić, tylko że lider użył Full Restora i w następnej turze zone-shotował Earthquake'em mojego Pokemona, ale chociaż obił go do połowy HP, dzięki czemu Vaporwern wykończył go jednym surfem, a ostatnia została fuzja Electabuzza z Dugtrio, którą Versof troszeczkę obiła, po czym Vaporwern zakończył walkę surfem. Po tej porażce Giovanni stwierdził, że nie będzie w stanie spojrzeć w oczy swoim podwładnym i rezygnuje z prowadzenia teamu na rzecz nauki o Pokemonach, chociaż nie wiem jak to będzie robił w więzieniu, ale spoko, ja w końcu poszedłem na elitarną czwórkę. Pierwsza z nich była Lorelei, zacząłem Rayolem na fuzję Magmortara z Dugongiem, którą cały czas obijałem, a Lorelei leczyła ją Full Restorami, aż w końcu uśpiłem go Hypnozisem, tylko że niestety w ostatniej turze zdążył się obudzić i pokonać mojego Pokemona, więc dobiłem ją Earthpowerem Charkinga. Druga była fuzja Tentacruela z Cloysterem, którą Vaporwern pokonał dwoma Dragon Pulsami. Kolejne dwie fuzje Charking zone-shotował Heatwave'em, a ostatnie zostało połączenie Mamoswine'a ze Slowbro, które Gardeziken pokonał High Jump Kickiem, Sky Uppercutem i Psychikiem. Drugi był Bruno i wyjątkowo pokażę z nim walkę. Zaczął fuzją Machampa z Electivirem, którą Vaporwern pokonał dwoma Dragon Pulsami. Drugi był Marochan, czyli połączenie Marowaka z Hitmonchanem, którą Rayol zestompował ekstrasensorami bez straty HP. Trzecia była fuzja Steelixa z Machampem, którą Gardeziken zone-shotowałby Psychikiem, gdyby nie Sterdy, ale w dwóch kolejnych turach na spokojnie go dobił. A dwa ostatnie Pokémony, czyli Magnezone plus Onix i Scizor plus Heracross, Charking pokonał jednymi Heatwave'ami. Trzecia była Agata, zacząłem Sableye'em na fuzję Miss Magiusa z Crobatem, którą na spokojnie pokonał spamując Foul Play, przed tym marnując jej dwa Full Restory. Drugie było połączenie Gengara z Handumem, na które wystawiłem Rayola i wygrał z nim trzema Thunderboltami, tylko że przez Destiny Bond padł razem z nim. Trzeci był Umbreon i Haunter, którego Vaporwern pokonał dwoma Dragon Pulsami i jednym surfem. Przedostatnia była fuzja Snorlaxa z Gengarem, którą Gardeziken zniszczył dwoma Psychikami, a ostatnie zostało połączenie Wobbuffeta z Gengarem, które padło w dokładnie taki sam sposób jak jego poprzednik. Czwarty był Lens, zacząłem Rayolem na fuzję Dragonair z Gyaradosem i oczywiście, że mój Pokémon musiał zmisować w pierwszej turze Hypnosis, a jak już trafił, to w następnej turze przeciwnik od razu się obudził, przez co Rayol tylko trochę go obił i padł. Na szczęście Sableye znał Moonblast, więc on na spokojnie go dobił. Na fuzję Togekisa z Dragonite'em zadebiutował Megaraz, który zadał całkiem fajne obrażenia Ice Beamem i Ice Shardem, ale niestety przegrał, więc Gardeziken dobił go Psychikiem. Trzecia była fuzja Tyranitara z Aerodaktylem, którą Vaporwern obił surfem, a w następnej turze przeciwnik sam siebie pokonał przez użycie Head Smash. Przedostatni był Porygon z Kingdrom, któremu Vaporwern zostawił dosłownie 1 HP Dragon Pulsem, a sam został dobity tym samym atakiem, to Sableye dobił go Fakeoutem. A ostatnie zostało połączenie Typhlosiona z Dragonair, którą Charking bez straty HP pokonał dwoma Earthpowerami. Teraz została już tylko walka z rywalem o miano czempiona. Jak zawsze zacząłem psychicznym Pokémonem na Nidogiota, którego zone-shotowałem Psychikiem. Druga była ziemno-ognista fuzja Rhyperiora z Magmortarem, którą Vaporwern zone-shotował czterokrotnie super efektywnym surfem. Trzecia była fuzja Taurosa z Exeggutorem, którą Gardeziken bardzo mocno obił High Jump Kickami, po czym rywal użył Full Restora, a mój Pokémon w końcu nie trafił ataku, pokonując samego siebie, więc teraz wyszedł Charking, który musiał użyć aż 6 ataków, żeby z nim wygrać, ale za to zużył mu wszystkie Full Restory.
Czwarty był Starkazam, którego Ryol bardzo mocno obił Thunderboltem, po czym zmienił na Electidosa, którego przed padnięciem udało się jeszcze trochę obić. Teraz wystawiłem Sableye, który fake-outem i Moonblastem dalej nie dał rady go pokonać, ale Vaporwern jednym Dragon Pulsem już to zrobił. Przedostatni był obity Starkazam, dzięki czemu Megaraz pokonał swojego pierwszego przeciwnika, a ostatnia została fuzja starterów, którą Char King minimalnie obił i padł, po czym wystawiłem Vaporwerna, który zakończył walkę dwoma Dragon Pulsami oraz dwoma Air Slashami. I tak zostałem czempionem.